Jesteś ostatnim gościem w moim sanktuarium, lecz jak Lilith przybywasz za późno. Bo to mój ojciec, Inarius, dotarł tu jako pierwszy. Wszystko rozegrało się tak, jak przepowiedziały wizje. Mkniemy ku zwieńczeniu przepowiedni. Jestem jeszcze gotowa.
Musisz zrozumieć jedynie to, że kiedy zwyciężę w piekle, Królestwo Niebios ponownie stanie się moim domem. Chciałbym, żeby to była prawda, ojcze.
Wybieszko! Za tą granatą nie ma nic poza śmiercią i żałobą. To odpowiednie miejsce na twój mów. Potrzebuję więcej czasu. Nie mam dość energii. Vigo, kto ci to zrobił? Zrobiłem wszystko, czego ode mnie żądano. Ból już przeminął. To sprawiedliwa kara. Silniejszy człowiek nie dałby się przekupić w Nardzie. Neyrella. Neyrella, nic jej nie jest. Tak, jest bezpieczna. Nie spotykamy się przez przypadek. Przybyłem, by ci pomóc. Oddasz jej to, proszę. Nie powinienem był jej sobie przywłaszczać. Jest tak ciemno. Pokutowałem. Sądzisz, że jest dla mnie za późno? Nie. Nigdy nie jest za późno. Światłość wkrótce cię przyjmie. Widzisz ją, przyjacielu? Tak. Tak. Widzę ją. Są tutaj. Nie potrzebowałeś tej zbroi, by dowieść swej wartości, przyjacielu.
piekła. Więcej prosić nie będę. Nie musisz. Miałem widzenie. Ujrzałem klucz zabrany z moich zwłok w moim sanktuarium pod czujnym okiem wielkiego węża. Jeśli jesteś wybrańcem, tak jak twierdzisz, wszystko się spełni. Nie podoba mi się ta cisza. Gdzie ona jest? Ha! Czy to on? To Ratma? Nie wiem, czy zdecydowałbyś się stanąć u mego boku w tym nowym świecie, Ratmo. Ale zachowałabym ci miejsce, tak czy inaczej. A teraz wszystko, o czym mogłeś się stać, zostało mi skradzione. Skradzione. Twoja śmierć nie pójdzie na marne. Nie w mieście. Potrzebuję więcej czasu. Nie, nie w mieście. Mam najlepsze zbroje na całych szczytach.
Biorę. Potrzebuję więcej czasu. Vigo chciał, żeby to trafiło do ciebie. Był dobrym człowiekiem. A Lilith? Udało ci się? Znalazłaś ją? Nie, już jej tam nie było. Coś mi mówi, że to nie wszystko. Lilith zabrała klucz do piekła z ciała Ratmy. Zatem wszystko na nic. Tylko ona dostała to, czego chciała. Nayrela przybyła w poszukiwaniu legendarnych Horadrimów. I nadziei nie znalazła ani tego, ani tego, ale miała jeszcze w tym wszystkim rolę do odegrania. Potrzebowaliśmy jej bardziej niż ona nas. Wtedy jednak nikomu nie przyszłoby to do głowy. Nikomu. Tak jak się obawiałem, Minariusowi nie można było ufać. Samo uwielbienie popchnęło go do zamordowania syna. A z jego porzuconych zwłok Lilith wzięła klucz do piekła. Tylko gdzie może go użyć? W poszukiwaniu odpowiedzi możemy polegać wyłącznie na sobie.